Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krupier i witam was w kolejnym odcinku z serii Wszystko na temat. Dziś dowiecie się wszystkiego o liszach i arcyliszach z miast Nekropolis. Serdecznie zapraszam. Lisze i arcylisze to jednostki piątego poziomu pochodzące z miasta Nekropolis. Podstawowy lisz kosztuje nas 550 zł, a jego ulepszona forma całe 600. Aby zakupić mauzoleum, z którego możemy rekrutować lisze, potrzebna nam będzie gildia magów na poziomie pierwszym oraz cmentarz, w którym to rekrutujemy ożywieńców i zombie. Zanim zakupimy mauzoleum, warto wyposażyć się w złoto oraz surowce potrzebne nam do budowy. Do podstawowego mauzoleum potrzebne nam będą 10 kamieni, 10 siarki oraz 2000 złota, a do ulepszonej formy będziemy potrzebować 5 kamieni, 5 siarki i 5000 złota. Lisze są jednostkami strzelającymi nieumarłymi i posiadają zdolność ataku trującą chmurą. Atak trującą chmurą rani wszystkie jednostki żywe, nawet wtedy, kiedy są one w naszej armii. Na podstawowej populacji z fortu zwerbujemy do naszej armii aż 3 lisze, na poziomie cytadeli 6, a na poziomie zamku aż 9. Obrażenia lisza oraz arcylisza są silne, lecz to konkretne uderzenie możemy odczuć, kiedy liszy w naszej armii mamy już ponad 20. Nasze lisze towarzyszą nam od samego początku gry do samego jej końca, ponieważ jednym atakiem lisza możemy uszkodzić jednostkę wroga oraz sąsiadujące wokół niej jednostki żywe. Nekromanta, który specjalizuje się liszami oraz arcyliszami, to Muandor. Kontrolowane przez Muandora lisze oraz arcylisze uzyskują 1 punkt szybkości więcej. Ponadto ich atak i obrona wzrastają co kilka poziomów, począwszy od poziomu 5. W cyklu Wszystko na temat często szukam wad i zalet danej jednostki. Ważną zaletą liszy jest właśnie atak trującą chmurą. Wad niestety nie znalazłem. Od tej pory wiecie chyba wszystko na temat liszy i arcyliszy. Pamiętajcie, jeżeli o czymś zapomniałem, możecie dorzucić swoją opinię i refleksję na temat liszy w komentarzu. A jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić lajka i zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Po prostu więcej. Na razie, trzymajcie się, cześć!